Dziękuję, książę, za tak szybką audiencję. No. Dawno nie miałem tak uroczego posłańca. Czemu zawdzięczam tą niezwykłą wizytę? Przysyła mnie kardynał, który chce przejąć władzę we Francji. Ale przecież Francja ma już prawowitego króla. Tak, tak, ale to już niedługo. Podczas ceremonii urodzinowej płatny zabójca na zlecenie kardynała zabije króla. Rozumiem. A wtedy zagrożony wojną z Anglią naród francuski zwróci się do kardynała, aby ten przejął władzę i ocalił Francję. Przenikliwość twojego umysłu jest zachwycająca, książę. A więc, jeżeli król nie będzie żył, to ty zgodzisz się na zakończenie wojny z Francją i wtedy kardynał zostanie uznany za zbawcę narodu. No i nikt nie będzie mógł podważyć faktu, że korona Francji należy właśnie do niego. Genialnie. Ale jaki ja będę miał w tym interes? Kardynał obiecuje wsparcie we wszystkich działaniach politycznych w Europie. Nawet jeżeli chodzi o spór z królem Hiszpanii. Ponadto uzna hegemonię twoich okrętów handlowych na kanale La Manche. No dobrze. Skoro kardynał jest tak szczodry, grzechem by było nie skorzystać z takiej okazji. Poza tym ja uwielbiam takie polityczne zawieruchy. Czy masz pani stosowne dokumenty? Mam. To ja je chętnie podpiszę. Uważa jednak pani, w drodze powrotnej, bo dokument z moim podpisem może pozbawić cię głowy. Tak, wiem, jest kilku takich muszkieterów, którzy podążają za mną krok w krok, ale brakuje im sprytu i kobiecego wdzięku. Do tej pory muszkieterom wystarczyła tylko ostra szpada. Ale cóż, czasy się zmieniły. Dziękuję za przestrogę i wracam do kardynała z dobrymi wieściami. Drogi Rochefort, czy są jakieś wieści od Lady Winter? Nie ma, jak kamień wodę. Oby twój tekst nie stał się proroctwem. Gdzie teraz znajduje się Lady Winter? Na dnie kanału La Manche. Nie ona. Ma więcej sprytu niż wszyscy muszkieterowie razem wzięci. Mam nadzieję, że masz rację. A propos, czy znalazłeś już kogoś, kto by zabił króla? Tak, wasza ekscelencjo. Zrobi to bez wahania? To jest człowiek godny polecenia. Jak usłyszał, że to dla waszej ekscelencji już ofiarował połowę stawki na kościół. To zadziwiające, jak tacy ludzie przywracają mi wiarę w ten naród. Król niczego się nie spodziewa. Mówisz, że... Już więcej świeczek na torcie król nie zobaczy. Nie. I tego się trzymaj. Słyszałyście? Chcą zabić króla. To nieprawdopodobne. Przecież to jest zdrada. To królobójstwo. Tego się można było spodziewać po kardynale. Trzeba natychmiast poinformować muszkieterów o zdradach kardynała. Ale kardynał rozwiązał formację muszkieterów. Nie, na szczęście zostało jeszcze czterech najwierniejszych. Ale gdzie ich szukać? Teraz zapewne ścigają milady, żeby zdobyć dowody na zdradę kardynała. Bez twardych dowodów. Najlepiej na piśmie. Nikt nie uwierzy w zdradę kardynała. Tak, zwłaszcza, że kardynał jest zawsze opanowany, szarmancki, taktowny.
nigdy nie powiedział złego słowa na króla. Nie, tak, chodzące dobro. Nie, prawda teraz wyszła na jaw. Ale w jaki sposób uprzedzić muszkieterów? Myślę, że jak odnajdą Milady, dowiedzą się całej prawdy. O wszystkim trzeba powiedzieć damom dworu. Za mną! Ludwiku, mam złe przeczucie. Najpierw kardynał rozwiązał muszkieterów, którzy ciebie i twojego ojca bronili z największą wiernością. A teraz z kapitanem spotykają jakichś dziwnych ludzi i patrzą na nas tak, jakby chcieli nas zabić. Wiesz, wiem o tym, że kardynał ma swoje tajemnice, ale ty jesteś troszeczkę przewrażliwiona. Myślę, że nie odważy się podnieść ręki na króla. To jest niebezpieczny człowiek, Ludwiku. Proszę cię, miej się na baczności. Obserwuj wnikliwie poczynania kardynała. Dobrze, droga Anno. Postaram się, byś była spokojniejsza i wszystko będzie dobrze. Na pewno. Wszystko się zgadza, mi Lady de Winter? To ty, pani. To ty, mój ukochany. Ratosie, czy ty znasz tę kobietę? Niestety. To moja żona. Poznałem niegdyś piękną kobietę z majątku nieopodal. Ujęła mnie nie tylko swoją urodą, ale i wrażliwością, wdziękiem, pięknym tańcem. Miałem cały świat u swoich stóp. Myślałem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Aż do momentu, kiedy wybraliśmy się na polowanie. Spłoszony koń zrzucił moją ukochaną z siodła. Podbiegłem wtedy, aby ją ratować i ujrzałem lilię na jej ramieniu, którą wypalają tylko przestępcom. Gdy się ocknęła, próbowała zaprzeczać. Mówiła, że to nieprawda, że to przekupiony sędzia wydał taki wyrok. Nie uwierzyłem. Wydałem ją strażom. Kochałam cię i byłam niewinna. A ty... Ty powinieneś mnie był uchronić. Chcieć znać prawdę, a nie osądziłeś mnie tylko po jednym znamieniu. A jak udało ci się, pani, ustrzec straży? Z tej sytuacji, którą zgotował mi mój ukochany, wybawił mnie kardynał Richelieu. Służysz temu człowiekowi? Nie potrzeba więcej dowodów twojej winy. Ale kiedy ja cię poznałam, to byłam niewinną, skrzywdzoną dziewczyną. Ja myślałam, że los się do mnie uśmiechnął i że twoja miłość to rekompensata za wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Jakże się pomyliłam, kiedy oddałeś mnie straży, kiedy ja płakałam. Nie miałem wyboru. A miałeś. Oczywiście, że miałeś. Mogłeś mi po prostu uwierzyć. Nie było.
byłam zła. Zła się stałam. A ty, ty wpędziłeś mnie na tę ścieżkę występu. Chcąc ratować swoje życie, przyjęłam propozycję kardynała Richelieu. A propos, czy masz pani jakieś pisma, które będą świadczyły o zdradzie kardynała? Mam, ale chyba nie sądzicie, że wam je przekażę. No chyba, że darujecie mi życie. Możemy to rozważyć. Jestem hrabia de Winter. Przyszłem tutaj w sprawie swojego brata. Przyszedłem pomścić swojego brata, który tę oto kobietę wziął sobie za żonę. Ale ona nie tylko odebrała mu majątek, ale przede wszystkim odebrała mu życie. Ścigam ją od roku, a teraz żądam, aby poniosła surową karę. Jak odpowiesz pani na te zarzuty? Ja stałam się zła dopiero, kiedy ty mnie opuściłeś. Poza tym, De Winter nie był mistrzem alkowy, niestety. W takim razie pani pójdziesz ze mną. Czeka cię proces za wszystkie czyny, których dokonałaś. Na Boga, uratuj chociaż cząstkę swojej duszy. Wyjaw prawdę o kardynale. Uratuj Francję. Dobrze. Dobrze, zrobię to dla ciebie, mój ukochany, bo tylko ciebie kochałam i tylko tobie byłam wierna. To jest prawda. Cała prawda o kardynale Richelieu i księciu Buckingham. Idziemy. Żegnaj, ukochana. Los nie był dla nas łaskawy. Zobaczmy, co jest w tym liście. Panowie, mamy dowód. Ruszamy do Paryża uratować króla. Jeden za wszystkich! Wszyscy za jednego! Jakiż to powód każe wam zakłócać mój spokój? Dwórki powiedziały nam, że kardynał i kapitan spiskują przeciwko królowi. Kardynał będzie chciał zabić króla i ostatecznie przejąć władzę. To niebezpieczny człowiek, ale nie sądzę, że będzie on do tego zdolny. W tej sprawie porozumiewał się nawet z księciem Buckinghamem. Zgodzi się na pokój, a przecież nasz kardynał wszelkie ustępstwa będzie chciał czynić wobec Anglii. Musisz pani ostrzec króla. Muszę pilnie porozmawiać z królem. Muszę go ostrzec, a wy, moje panie, wypatrujcie muszkieterów. Jak tylko przybędą, przyślijcie ich do mnie. Ostatnio nas wypytywali, czy królowa kłóci się z królem. Jak często ze sobą przebywają. Że król zagląda do okowy królowej. To już bezczelność. Muszę ostrzec króla, a wy wypatrujcie muszkieterów. Tak, panie. Ludwiku, dobrze, że jesteś. Musisz podjąć działania. Kardynał chce cię zabić. Już teraz jestem tego pewna. Dlatego, że dwórki podsłuchały rozmowę kapitana z kardynałem. Wiesz, to tam do mnie takie wieści, że kardynał wysłał do księstwa Buckingham swoich szpiegów i posłańców. Nie wiem, co się dzieje dokładnie, ale na to wszystko, co tam było, nie mam dowodów. Musimy się zastanowić. Co z dowodami? Z jakimi dowodami?
przeciwko zdradzie wobec mnie, drogi kardynale. Ranisz moje serce, myślisz, panie. Tak, a kto wysyłał posłańców do Buckingham? A kto spiskował przeciwko mnie? Nie wynająłeś płatnego zabójcy? Nie chcesz przejąć władzy we Francji? Mówimy właśnie o tym, na co nie ma dowodów. Dowody są! I to niepodważalne. Mój pakt z Buckinghamem podpisany przez ciebie, ekscelencjo. Byłeś dla tego zamorskiego chłystka niezwykle łaskawy. Ale kłamstwo ma krótkie nogi i może się również tak zdarzyć, że będziesz skrócony o głowę. Czytaj, panie, ten list pełen niewierności i zdrady. Wszystko jasne, straże! Na rozkaz najjaśniejszy, panie. Aresztować kardynała i rozwiązać jego partię, a uwolnić i dopuścić do pracy moich muszkieterów. Nie tak prędko! Nareszcie, cyklopie, będę mógł cię karać za wszystkie zło, które się uczynił. Przygotować mu taką fajną celę, nie taką ekskluzję. Najjaśniejszy panie, już od dawna mamy specjalne cele dla kardynału. Przeświadczą tego, czego uczynili złego. Nie będą tam samotni. Wiemy, kardynale. Dziękuję wam, muszkieterowie, za wasze zasługi dla Francji, dla obrony króla Francji. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. A ciebie, Damianie, proszę, byś uklęknął przede mną. Pozwól. Za wszystkie zasługi dla Królestwa Francji, dla mojej osoby, mianuję cię muszkieterem. Wszystkiego dobrego. Na tę uroczystość zaprosiłam również moją ukochaną Konstancję. Konstancjo, proszę cię, wejdź i przywitaj się z nowym muszkieterem. Dziękuję, miłościwa pani. Pan dobroć nie ma miary. O, no ale muszkieterze, teraz by trzeba było pocałować swoją wybrankę.
Dla nas jeszcze straszne przedstawienie teatralne i mam nadzieję, że się Państwo dobrze bawili i że się podobało. Wzięli udział. Akt pierwszy, uczniowie. D'Artagnan, Julia Kotlarczyk. Atos, Karol Grzymek. Portos, Bartosz Waniecki. Aramis, Jakub Filip. Ojciec D'Artagnana, Dawid Bryśkiewicz. Pulcheria, Malwina Dzieniszewska. Matylda, Emilia Rój. Anna Dominika Bajerska. Stefania, Ania Marciniak. Lucinda, Julia Kurzawa. Mąż, Jakub Abramek. Kardynał Richelieu, Antoni Ciupiński. Król, Paweł, pseudonim Mirek Krawczyk. Kapitan de Rochefort Nicol Matuszak. Damy Jagoda Piekarska, Nikola Ruch, Krysia Komarska, Amelia Misek. Akt drugi, nauczyciele i pracownicy szkoły. D'Artagnan, Przemysław Stępniewicz. Matos, Paweł Falkiewicz. Portos, Przemysław Kran. Aramis, Tomasz Marczak. Miłej Zubelniter, Ewa Tutka. Konstancja, Małgorzata Chęcińska. Matylda, Agnieszka Rut. Anna, Ewelina Doktor. Kapitan de Rochefort Edyta Wilk oraz damy od pogody Agnieszka Sobyn-Nowakowska, Joanna Marciniszyn, Małgorzata Kucharska oraz Sylwia Wilka. A trzeci aktor, rodzice i zaproszeni goście, D'Artagnan Krzysztof Kalinowski. Generał Mariusz Krzak. Aramis Michał Krzywda. Kardynał de Richelieu Mirosław Otwoś. Król Zbigniew Sochyta. Kapitan de Rochefort Eryk Pendik. Mireille de Winter Agnieszka Karabczolowska. Dorota Kwaśnicka. Stefania Magdalena Stodolak. Konstancja Anna Ignaczak. Damy Aneta Klimruta. Eugenia Zasińska. Brawo, brawo Pani Eugenio. Agnieszka Matusiak. Strażnik Piotr Szmyt. Ponadto przy realizacji całego przedsięwzięcia brali udział scenariusz Tomasz Marczak. Reżyseria Tomasz Marczak, Mirosław Oczkoś i nieoceniała pomoc Mirosława Oczkoś. Oprawa muzyczna pani Agnieszka Rut. Wystąpili Sabina Hladka, Alicja Magdalena, Magdalena Bielcz, Bartosz Pajerski, Magdalena Piekarska,
Zawód, nauczyciel Przemysław Stępniewicz i z pracowników szkoły Paweł Falkiewicz. Zespół taneczny Małgorzata Baranowska, dekoracje Mariusz Sokołowski, pracownicy szkoły, uczniowie. Pani Małgorzata i pan arkadiusz Śnieżek z zamku Roztoka. Na wyświetlenie i oświetlenie Strzegomskie Centrum Kultury. Paweł Szewczyk i Tobiusław Ćwik. Przepraszam państwa, 3 lata mnie tu nie było, wypadłam z roli. I no nie wymieniłam jednej z najważniejszych postaci. Matka D'Artagnana, Marta Kisielewicz, przepraszam się bardzo. Projekt plakatów, zaproszeń, ulotek. Nasza uczennica Emilia Ruh. Państwa pozyskaliśmy z Teatru z Legnicy, z Zespołu Pieśni i Tańca Kostrzanie, a także z Zamku Roztoka. Zapraszamy Państwa do Słodkiej Kawiarenki, a to wszystko dzięki rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły. Szanowni Państwo, przepraszam za swój głos, ci na widowni ogląda nas ktoś, kto zazwyczaj przez nas był oglądany. 300 meczów w kadrze narodowej, a wychował się tutaj na ulicy Reja, dziś jest z nami. Dwukrotny olimpijczyk Atlanty i Aten, Krzysztof Stelmach, siatkarz, o Boże, Andrzej Stelmach, bo chciałem jeszcze oczywiście powiedzieć, Andrzej Stelmach jest z nami. Czy możemy go, pana Andrzeja, prosić do nas? Andrzej Stelmach. Z okazji 780-lecia naszego miasta i dziękujemy, że pan jest dzisiaj z nami. Wszystkiego dobrego i dziękujemy za te piękne chwile, które my spędziliśmy oglądając pana. Wszystkiego dobrego. No jak ja wiedziałam, że taki pan jest na widowni, kto wie, kto wie. Ideą naszych spektakli jest również przyznanie stypendiów dla najlepszych absolwentów liceum. To dzięki państwa wpłatom mamy fundusze na ten cel. Bardzo dziękujemy. W tym roku stypendia otrzymują Aleksandra Szczur oraz Wiktor Jędrasiak. Stypendia te zostaną wręczone po spektaklu o godzinie 19:00. Miejscu jednak już nie ma. Dziękujemy za kolejne wspaniałe spotkanie i mamy nadzieję do zobaczenia za rok! Thank you.